Witam Was serdecznie w odcinku, w którym omówimy sobie nadchodzące zmiany w Rocket League. Wiem, że informacje zostały już przedstawione, myślę, że spokojnie tydzień temu, ale mam nadzieję, że jak najwięcej z Was zobaczy ten odcinek i jak najwięcej z Was się czegoś tutaj dowie. No więc tak, od samego początku, kto jeszcze nie słyszał, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, Rocket League będzie free to play i będzie to jeszcze latem. Ja przypuszczam, że zgra się to z nowym karnetem i z nowym sezonem w Rocket League, czyli myślę, że to może być jakoś od 1 września, ponieważ tak by było najlogiczniej. Myślę, że na pewno nie będzie później, wątpię, że będzie wcześniej. Mi po prostu najbardziej pasuje data 1 września, jakbym miał obstawiać. No i tak. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć, macie w opisie spis treści, co się dzisiaj stanie. No i chyba na tym takim paseczku pod filmem również się to znajduje, także jeżeli kogoś wszystko nie interesuje, to sobie może zobaczyć. A wracając, co oznacza to free to play? Poza tym, że mam nadzieję, że jak najwięcej graczy postanowi sobie spróbować Rocketa, no i myślę, że się spodoba, no bo naprawdę fajna gierka. No więc przede wszystkim myślę, że taka najciekawsza informacja dla graczy PS4. Free to play gierki na tej konsoli są możliwe do grania bez PS Plusa. Czyli do tej pory, żeby grać w Rocket League, musieliście mieć wykupionego PS Plusa, a teraz już tego nie będzie trzeba. Nie wiem, jak to jest na Xboxie, możliwe, że jest tak samo, ale nie jestem przekonany. Jeżeli takie gry jak Fortnite czy COD macie za freeką, nie musicie nic mieć, to też tak będzie. No i wracając, jak to będzie działało na PC? Otóż Rocket League przechodzi na Epic Games, ale to przechodzi w takim sensie, że od momentu, jak gra wyjdzie free to play, to będzie ją można jedynie sobie odebrać na Epic Games. Nie będzie możliwa do zakupu więcej na Steamie, ale wszyscy, co mają grę na Steamie, będą mogli ją usuwać, pobierać, grać jeszcze raz i nie będzie żadnych problemów. Każdy z każdym będzie mógł grać, będzie w pełny cross-platform, także to nie będzie problemem. No a teraz co dla tych osób, które już kupiły Rocket League przed tym, jak został free to play? No więc przede wszystkim tutaj są wypisane jakieś tam nagrody. My zobaczymy zdjęcie najlepiej. Pierwsza rzecz to będzie taki Cosmos Boost. On wygląda tak. Generalnie te wszystkie itemki nawiązują do itemków Alpha. Nie wiem, jak będą się prezentowały w grze, ale to tutaj może się zobaczyć. Tutaj inny kolor tego samego boosta. Tutaj dieci, które mają właśnie chyba, jak to się, Goldstone'y imitować. Taki tutaj sobie banerek. A ja nie wiem, czy to ktoś będzie używał. I tutaj jest bardzo fajna sprawa, ponieważ każdy gracz, który grał już w Rocket League, dostanie taki tytuł specjalny. Nie wiem, czy to będzie jakoś podświetlone. Jakby było podświetlone, to naprawdę byłoby kozak. Ale tutaj generalnie zamiast tych dwóch X-ów będzie rok, w którym zaczęliście grać. No i to tyle z tych ciekawości. Aha, no i prawie bym zapomniał. Jeżeli już mieliście zakupioną gierkę, to również dostaniecie niektóre DLC. One są wypisane, chyba już je znajdę. O, tutaj są te wszystkie DLC. Generalnie większość z nich już mieliście otrzymane w momencie, no jakiś czas temu, jak po prostu usunęli samochody ze sklepu, także te tutaj wszystkie itemki już macie prawdopodobnie? Nie, przepraszam. No tak, to wszystko macie. A z nowych itemków, które dostaniecie, to będą takie samochodziki. Brakuje tu paru, co prawda, ale no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Prawdopodobnie wrócą jakoś do sklepiku. A i a propos sklepiku, to słyszałem, że też kod twórców mają wprowadzić, taki podobny jak z Fortnite'a. No i myślę, że to by była fajna rzecz. Ja na pewno nie będę narzekał. No. Wracając do tematu Epic Games, to została podana informacja, że będzie można połączyć konta. Przy czym na ten moment nie wiem, czy będzie można połączyć wszystkie swoje konta na te Epic Games, czy na przykład tylko jedno wybrane. Ale moim zdaniem to może świadczyć o tym, że będzie już tradowanie pomiędzy każdą platformą, ponieważ jeżeli będziecie mogli w zasadzie przenieść swoje itemki, to dlaczego by to miało być wyłączone? Także moim zdaniem będzie możliwość tradowania się pomiędzy na przykład Xboxem, PS4 i PC, co jest ciekawą zmianą. No i przede wszystkim będziecie mogli sobie przetransferować wszystkie swoje itemki na to swoje nowe konto. Ale tak jak mówię, nie jestem przekonany, czy będziecie mogli na przykład, jeżeli graliście wcześniej na Steamie i na PS4 i na Xboxie, czy wszystkie te konta będziecie mogli zesumować w jedno, czy po prostu wybrane sobie wybierzecie. Tego nie jestem przekonany.
Ale naprawdę fajną sprawą jest to, że otrzymacie wszystkie te DLC z danego konta. Ja sobie na pewno odzyskam rzeczy z PS4, co mnie bardzo cieszy po prostu. No to co tutaj więcej powiem? I z rzeczy dodatkowych również była gdzieś tutaj informacja, że zostaną rozwinięte w końcu turnieje, no i generalnie będzie dużo więcej zmian. A propos turniejów, było coś tam podane, że będą możliwe jakieś nagrody w turniejach. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, ale to jest na pewno bardzo dobra zmiana, no bo te turnieje to za dobrze nie działały. Od momentu wprowadzenia nic się tam nie działo. Może to trochę porozrusza to wszystko. No zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. No i mam nadzieję przede wszystkim, że jakkolwiek zostaną przygotowane serwery na napływ graczy, no bo wiadomo, że przynajmniej trochę nowych osób przybędzie do Rocket League'a, zwłaszcza przez te pierwsze kilka dni. No i jak serwery dadzą radę, to naprawdę będę pod wrażeniem. No chyba, że nie będzie aż takiego boom, ale myślę, że może być. Mam taką nadzieję przynajmniej, no bo naprawdę ja bardzo lubię Rocketa. Może więcej osób sobie stwierdzi, że spróbuję. No i tak. Taką informacją na koniec, którą warto myślę dodać, jest fakt, że zostaną w końcu dodane do Rocket League'a nowe rangi. Mówię to na koniec, ponieważ ta informacja jest już od jakiegoś czasu, ale wiem, że dużo osób o tym nie wie. Będą rangi powyżej Grand Championa, czy tam po prostu sortowanie Grand Championa, ale w każdym razie będzie coś nowego. Nie wiem, jak to będzie rozwiązane w niższych poziomach, ale w każdym razie myślę, że taka bardzo fajna zmiana, na którą wiele osób czekało, to się jeszcze wszystko okaże. Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. No i co? Myślę, że już powiedziałem w zasadzie wszystko. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba wysłuchała do końca. Ja wam życzę miłego dnia, no i w zasadzie to tyle. Heja!